Tym razem akordy durowe, otwarte, czyli z użyciem pustych strun. Zaczniemy od akordu A-dur, chyba też najbardziej popularnego na świecie akordu. Oczywiście znowu wspominam, u mnie tu jest siódma struna, nie szósta, więc tej nie bierzcie pod uwagę. Zostaje te sześć. A więc akord A-dur. Tutaj jest tak, struna szósta jest nieużywana. Struna piąta A, jak nazwa wskazuje, ma być zagrana. Tylko że pusta. Teraz mamy dwie wersje tego akordu. Dwie wersje, w sensie możemy dwa, nawet podwójny sposób możemy go złapać. Pierwszy sposób jest taki, że łapiemy, naciskamy strunę D, czyli czwartą od dołu na drugim progu. Strunę G, trzecią od dołu na drugim progu. I strunę H, drugą od spodu na drugim progu. I widzicie, i to wygląda tak. I uderzamy teraz od struny piątej w dół. Niestety ten chwyt jest troszeczkę uciążliwy, ponieważ mamy te trzy paluszki. Zwykle one są dosyć grubawe, prawda, jeśli mamy porównać z tym najmniejszym. I troszeczkę one mogą czasem blokować, uderzać pozostałe. Wiadomo, wszystko jest kwestią wprawy. Tak jak u mnie raczej się nie obija zwykle. Tak na początku może wam to przeszkadzać. Tak czy inaczej, druga wersja jest taka, że po prostu łapiemy zamiast te trzy palce, tak jak wcześniej mówiłem. Czwarta struna, trzecia, druga. Łapiemy cieńszymi palcami po prostu. Widzicie, przełożyłem sobie. Najpierw były te trzy. Ten zabieram. A łapię teraz te trzy. Mały palec jest dosyć mały, jak nazwa jego wskazuje. I się ładnie mieści nam tutaj. Naturalnie, jak było w lekcji na temat akordów barowych, ten palec teraz w tym chwycie przygotowuje się do zagrania na innych progach akordu durowego. Jeśli zagram tak, można powiedzieć, ta poprzeczka jest tutaj na mostku, prawda? Więc palec nie musi być położony, ponieważ już ta poprzeczka barowa jest zrobiona. Ale jeśli chciałbym zagrać na przykład akord Ais dur, to wystarczy, przesuwam sobie te paluszki o próg dalej i dźwięk Ais, skoro to był A na zerowym progu, to na pierwszym będzie A z krzyżykiem, czyli Ais. I sobie ładnie robimy poprzeczkę. Jeśli chcemy akord H-dur, robimy to samo, próg wyżej. Próg wyżej, czyli chodzi o to dźwięk wyższy. Na przykład od piątego progu 5, 7, 7, 7, 5 jest akord D-dur, który zaraz wam pokażę. Ole, kurde. Dobra, teraz akord D-dur, jak już powiedziałem. W tym akordzie struna szósta, najgrubsza, jest nieużywana. Będzie zaznaczona X-em na różnych transkrypcjach. Struna piąta A też jest nieużywana, też będzie oznaczona X-em. Natomiast struna D, czwarta, jak nazwa wskazuje, ma być używana, ponieważ to jest akord D-dur. Teraz łapiemy tak. Ja łapię to pierwszym palcem na strunie trzeciej, na drugim progu. Palcem trzecim, tym, drugą strunę na trzecim progu i palcem drugim, czyli tym od złoszczenia się i pokazywania ludziom, na drugim progu. Powstaje taki specyficzny trójkącik śmieszny z paluszków. Teraz uderzamy przez cztery struny. Można to zrobić też na przykład w ten sposób, aczkolwiek
po prostu zmieniamy, zamiast grać tak, pierwszy palec, drugi palec, trzeci, to sobie go gramy tak, drugi palec, trzeci, czwarty. Tylko że ten palec mały lubi się, można tak powiedzieć, położyć i tłumić tam tą strunę. Wygodniejsza jest wersja pierwsza. Dobra, następny akord był, czyli tak, był A, był D, będzie teraz akordzik E. Tutaj używamy wszystkich sześciu strun. Pusta najgrubsza. Nazywa się E, więc dlatego ona musi być zagrana, bo ona jest najważniejsza w tym akordzie. Palec drugi na drugim progu, na strunie piątej. Palec trzeci na drugim progu, na strunie czwartej. I palec pierwszy na strunie trzeciej, na pierwszym progu. I teraz uwaga, uderzamy właśnie w sześć strun. Bardzo ładnie to brzmi. Możemy też znowu to zmodyfikować, czyli zamiast pierwszego palca na trzeciej strunie położymy przepraszam, drugi palec na trzeciej strunie, a te dwa pozostałe dokładamy. Już to rozpisuję. Drugi palec na pierwszym progu na strunie trzeciej. Teraz czwarty palec na drugim progu na strunie czwartej. Trzeci palec na drugim progu na strunie piątej. I teraz robimy to samo. Tak samo jak poprzednio, ten palec pierwszy teraz nam się jakby układa do tej poprzeczki. Czyli tutaj na przykład graliśmy teraz akord E-dur. Jeśli byśmy chcieli zagrać akord F, przesuwamy dokładnie te trzy paluszki. Próg dalej. Próg wyżej, można powiedzieć, muzycznie. A ten palec kładziemy na wszystkich tu progach. E-dur, F-dur, F, E, F. Ładne flamenco. Teraz został się nam akord G-dur. W nim używamy też wszystkich sześciu strun, poza moją siódmą. Teraz uwaga, rozgrywam rękę. Palec drugi, czyli ten od gniewu, o ten, kładziemy na trzecim progu, na strunie najgrubszej, szóstej. Palec pierwszy kładziemy na strunie piątej, na drugim progu. Teraz pustymi strunami jest struna czwarta D. Ups. I struna trzecia G. Na strunie drugiej kładziemy na trzecim progu palec trzeci. I na najcieńszej strunie kładziemy na trzecim progu palec czwarty. Wiem, że takie tutaj troszeczkę jest słabo to widoczne. Mam nadzieję jednak, że tak w wolnym tempie pokazuję, żebyście mogli sobie też sami poukładać. I teraz uderzymy przez wszystkie progi. Struny, znaczy się. Tutaj nie mamy jakiejś wersji alternatywnej. Ewentualnie jakieś takie wyginanie. Ale nie dam rady. Chyba, ktoś z was potrafi, to niech nagra filmik. Także widzicie, jest tutaj troszeczkę takich śmiesznych
motywów do złapania. Na razie.